Cześć, to Basia i witam Was na moim kanale. Dzisiejszy film będzie bardzo nietypowy. Nie sądziłam, że kiedykolwiek przyjdzie mi nagrywać taki film, ale w tym momencie jest w ogóle godzina pierwsza w nocy. Za w sumie 6 godzin powinnam wstać, bo wracam do domu, bo jest piątek i właśnie wyjeżdżam na święta do domu, ale stwierdziłam, że to jest w sumie jedyna okazja, żebym mogła nagrać ten film, bo mam tutaj całkiem dobre światło, takie sztuczne. Więc stwierdziłam, że nagram teraz ten film i potem tylko wskoczę sobie szybko pod prysznic i pójdę spać i rano się będę dopakowywać. Ale nie o tym. Po dzisiejszym dniu w sumie czuję się tak trochę zainspirowana do opowiedzenia wam o kilku rzeczach, tak trochę z własnego doświadczenia. I myślę, że to są takie trochę banały w sumie, ale myślę, że warto o nich powiedzieć, bo to są rzeczy, o których się dużo mówi, ale tak naprawdę myślę, że dużo osób nie zdaje sobie sprawy z tego. A ja w tym roku uświadomiłam sobie, że jest w nich dużo prawdy. I będzie to 5 rzeczy, których nauczyłam się w 2017 roku. Mamy koniec grudnia tak naprawdę, nie wiem do końca kiedy wrzucę ten film, ale mamy koniec grudnia, więc myślę, że czas podsumować miniony rok, mijający rok. I opowiedzieć wam trochę o tym, jaki był mój rok. A nie był to łatwy rok. I mogę w tym momencie otwarcie powiedzieć, że większość tego roku to była najgorszy okres w moim życiu. Mogę tak śmiało powiedzieć. I nie żebym narzekała, tak po prostu mogę obiektywnie stwierdzić, że to była po prostu jakaś totalna porażka, jedno wielkie rozczarowanie i po prostu coś strasznego i nikomu nie życzę, żeby to przeżywał. Okej, więc myślę, że już zacznę, żeby się nie rozgadywać. Pierwsza rzecz, będę tutaj zerkać, mam moją listę. Róbcie to, rób to, co chcesz. Nie słuchaj innych, rób rzeczy, których się boisz. Nie zastanawiaj się. Nie myśl, nie analizuj na wszystkie strony plusów, minusów. Nie myśl o konsekwencjach. Jeśli czujesz, że chcesz to zrobić, że powinieneś to zrobić, zrób to. Go for it. To jest coś, czego się zdecydowanie nauczyłam w tym roku. I nie patrzyłam na... Dokładny przykład jest taki, że chodziło o moje studia właśnie tutaj w Anglii, w Walii. Jest właśnie to, że nadarzyła się okazja. Zaczęłam się dopytywać całkowicie przypadkiem, jak to wygląda. Miałam taką myśl z tyłu głowy, ale stwierdziłam, że to jest takie machnięcie ręką, a nic z tego nie będzie, nawet nie będę próbować. Już jakiś czas temu o tym myślałam, takie wiecie, myśl, że chciałabym, ale tak, raczej szanse na zrealizowanie tego są bardzo marne, więc nawet nie próbowałam. Ale nadarzyła się okazja, zaczęłam się dopytywać. Okazało się, że to wcale nie jest tak skomplikowane, jak mi się wydawało. Wcale nie trzeba mieć nie wiadomo jakich wyników z matury. Trzeba wiadomo mieć wysokie, dobre wyniki z matury, ale nie wiadomo jakie. No chciałam to zrobić. Stwierdziłam, że okej, zrobię to. Nie pytałam się osób z mojego otoczenia, czy powinnam, czy nie powinnam. Ale była jedna osoba, która koniec końców, gdy się dowiedziała, powiedziała, że mam tego nie robić. I była to moja mama. I dla wielu pewnie z was byłoby to taka już przeszkoda totalna. Mama mówi, nie, to ja nie zrobię. A dla mnie to było, no to patrz. I powiedziałam mojej mamie, że ja to zrobię. Że ja się nie liczę w tym momencie z jej zdaniem. I że to jest coś, co ja chcę zrobić, więc ja to zrobię. I nie interesuje mnie to, co ona ma ten temat do powiedzenia i co ona o tym myśli. I właśnie to jest coś, co... Wiadomo, nie mówię, że macie teraz nie zgadzać się z waszymi mamami, bo jednak to, co mówią mamy, często jest ważne. Ale ja trochę już się nauczyłam na swoich własnych błędach i doszłam do wniosku, że słuchanie mamy nie zawsze jest najlepszą rzeczą. Więc to jest wasze życie. Wy macie je przeżyć, nie wasi rodzice. Wy macie je przeżyć, wy macie być szczęśliwi sami ze sobą i ze swoimi wyborami. Więc jeśli czujecie, że chcecie coś zrobić, zróbcie to. Nie analizujcie tego na wszystkie strony. Nie rozważajcie za i przeciw. Wiadomo, są niektóre sprawy, które faktycznie trzeba w tej kwestii rozważyć. Ale jeżeli faktycznie czujecie, że powinniście coś zrobić, że chcecie coś zrobić, zróbcie to. Nie myślcie o innych, o tym, co powiedzą inni. Boicie się tego zrobić. Tym bardziej to zróbcie. Na dzień przed wyjazdem ja byłam przerażona. Ja byłam bliska tego temu, żeby stwierdzić, że nie, ja nigdzie nie jadę. Ale koniec końców stwierdziłam, nie Basia, nie możesz tak zrobić. Jeżeli tego nie zrobisz, będziesz tego żałowała do końca życia, bo przynajmniej nie spróbowałaś. Jasne, może ci się nie udać, okej, ale przynajmniej będziesz miała, jakby będę
będę miała świadomość tego, że spróbowałam, podjęłam próbę. Jeżeli mi nie pójdzie, wyjdzie, że się nie nadaje, będzie za trudno, okej, spróbowałaś, możesz spakować walizkę i wrócić. Ale w tym momencie jest naprawdę okej i mega się cieszę z tego, że się nie poddałam i że poszłam, zrobiłam to, czego się bałam, obawiałam. Jasne, zastanawiałam się, jak to będzie i w ogóle, ale w życiu trochę chyba chodzi o to, żeby robić rzeczy, których się po prostu boimy. I myślę, że to jest ważne i trzeba sobie to uświadomić. Jeżeli czegoś się boicie, macie wątpliwości, zróbcie to. Wyjdzie? Fajnie. Nie wyjdzie? Nauczyliście się czegoś? Zdobyliście doświadczenie. No i przede wszystkim podejmijcie ryzyko, by to zrobić. 2. Doceniaj to, co masz. Nic nie macie w życiu zagwarantowanego. Nic. Kompletnie. Myślicie, że to, co macie, będzie wam dane na zawsze i w ogóle wcale tak nie jest. Znów opierając się na moim własnym doświadczeniu, w tym roku okazało się, że właśnie nic nie jest na zawsze nam dane, nic nie jest zagwarantowane, jutro nie jest zagwarantowane. Miałam w moim życiu osobę, którą uważałam za po prostu osobę, która będzie zawsze. My już mieliśmy lepsze, gorsze czasy, mieliśmy lepszy kontakt, gorszy kontakt, ja też się przeprowadziłam, byliśmy w różnych szkołach, zawsze mieliśmy kontakt, zawsze jakoś się dogadywaliśmy. I znaliśmy się od 13 lat, czyli 3/4 mojego życia, tej osoby życia. I no uważałam, że to jest... Ta osoba była dla mnie jak amen w pacierzu. Przysięgam. Myślałam, że będzie na zawsze i że będziemy się znać całe życie, bo skoro już się tak długo znamy, no to na pewno będziemy całe życie razem, ale nie mówię jako związek, tylko jako przyjaciele. No aż pewnego pięknego dnia... Nie, to nie był piękny dzień, to sarkazm. Aż pewnego dnia zabrakło tej osoby. I uświadomiłam sobie, jak ciężko jest teraz bez tej osoby. Więc doceńcie to, co macie, kogo macie wokół siebie. Naprawdę doceniajcie każdą chwilę. Nie zastanawiajcie się, co może być lepiej, że może być lepiej. Doceńcie to, co w tym momencie macie. I jasne, dążcie do tego, by w waszym życiu było lepiej. Byście sami byli lepszymi osobami. Jasne, dążcie do tego, to jest ważne. Ale w tym samym momencie doceńcie to, co macie teraz. To, jakimi rzeczami możecie się otoczyć, bo wiadomo, to jest całkiem ważne, ale nie jest najważniejszą rzeczą. Ale przede wszystkim doceńcie to, jakich macie ludzi wokół siebie. Jeśli ci ludzie wam nie pasują, zmieńcie ich. Nie ma żadnego problemu, odetnijcie się albo powiedzcie: nie, przepraszam, wiesz co, doszłam do wniosku, że nie jesteś odpowiednią osobą dla mnie, nie masz na mnie dobrego wpływu, więc uważam, że powinniśmy zakończyć naszą znajomość w tym miejscu. Możecie dać wyjaśnienie, to zawsze jest dobre, ale po prostu się odciąć od tej osoby, jeżeli nie umiecie się zebrać na odwagę, by coś takiego komuś powiedzieć, tak? Więc jeżeli otaczacie się złymi osobami, odetnijcie się od nich. Nie ma sensu. Nie ma sensu otaczać się osobami, które ciągną was w dół. Albo po prostu nie mają na was żadnego wpływu. Poza tym jeszcze kolejną rzeczą jest to, byście właśnie otaczali się dobrymi ludźmi. I zauważycie, że życie wokół was zmieni się. Nie mówię, że to będzie diametralna zmiana, ale jakaś zawsze nastąpi. Właśnie miałam w życiu osoby, które trochę ciągnęły mnie w dół. Jedna osoba była bardzo ważna dla mnie. I... ta osoba potrafiła mi powiedzieć prosto z mostu, że wszystko, czym się interesuję, co lubię, jest głupie. Tak wiecie, do zera zrównać całą moją rzeczywistość i mój świat, mówiąc: nie, wiesz co, to jest głupie. No chyba coś jest nie halo. I koniec końców wyszło tak, że ta osoba zniknęła z mojego życia. I już jest trochę lepiej. Kolejna rzecz, osoba też tak na takim porządku dziennym mówiła: nie, ty nie dasz rady. I tak... co? Kurczę, czemu ja nie dam rady? To, co chciałam zrobić, nie było trudne. I no, naprawdę nie było opcji, żebym ja nie dała rady tego zrobić, bo to było całkiem proste. No i tak, no kurczę, tak no słabo słyszeć od ludzi, że nie dacie rady. Ja to też niby czasem potrafi być jakaś forma motywacji, ale nie dla mnie. Ja wolę usłyszeć od kogoś: dasz radę, zrobisz to, dasz radę, poradzisz sobie, będzie fajnie. Niż nie dasz rady. Jasne, czasami to działa, tak jak mówiłam, jeśli chodzi o moją mamę, nie powinnaś tego zrobić, no to patrz, ale tak to raczej właśnie wolę usłyszeć, myślę jak każdy: dasz radę, zrobisz to i spróbować, bo to jednak jest bardziej motywujące. Więc otoczcie się ludźmi, którzy was doceniają, którzy wam powiedzą, że dacie radę,
którzy doceniają waszą obecność, którzy liczą się z waszym zdaniem, mają na was dobry wpływ. Takimi osobami należy się otaczać. I to jest bardzo ważne. Jeszcze odnośnie tego doceniania, to zaraz wam jeszcze będzie w kolejnym punkcie, coś wam opowiem. Więc naprawdę to jest mega ważne, jakimi osobami się otaczamy, bo lepiej otaczać się pozytywnymi osobami, które pociągną nas w górę, niż osobami, które notorycznie będą podcinać tam skrzydła i ciągnąć nas po prostu w dół. I wiem, jak to brzmi, ale naprawdę to jest, w tym wszystkim jest prawda. I jednak trzeba się przekonać na własnej skórze, żeby do tego dojść. Ale właśnie, uważaj, zwróćcie uwagę na to, jakimi ludźmi się otaczajcie i macie pełne prawo zrezygnować ze znajomości z kimś, jeśli odczuwacie, że żadna ze stron, a zwłaszcza wy, nie macie żadnych plusów z tej relacji, tak? Że jeśli, zwłaszcza jeśli tylko wydajecie, a nie dostaniecie nic w zamian. Więc to jest też bardzo ważna rzecz, której nauczyłam się w tym roku. Doceniajcie to, co macie i otaczajcie się dobrymi ludźmi. To jest bardzo ważne. Punkt trzeci. Trzecia rzecz, której nauczyłam się w tym roku, to powiedz, co czujesz. I może nie tylko chodzi o, nie wiem, jeśli macie osobę, która wam się podoba i żeby iść i do niej powiedzieć. Jasne, to też jest ważne. Ale powiedzcie to osobom, których macie w swoim życiu. Mamie, tacie, dziadkom, przyjaciółkom, chłopakowi. Tak jak powiedziałam, nic nie jest zagwarantowane. Wydaje wam się, może wam się wydawać, że w tym momencie te osoby są, więc będą cały czas. Niekoniecznie. A może być za późno, byście mogli komuś powiedzieć, że naprawdę doceniacie ich obecność, cieszycie się, że są w waszym życiu i że naprawdę je kochacie. Z tego bardzo szybko wyciągnęłam lekcję i próbowałam naprawić swoje błędy. I no, to jest bardzo ważna rzecz. I na pewno jest bardzo miło usłyszeć od kogoś, że docenia to, że wy doceniacie tą osobę i że ta osoba was kocha i że po prostu cieszy się, że was ma w swoim życiu. Więc zróbcie to, powiedzcie to, bo naprawdę jutro nie jest zagwarantowane. To brzmi strasznie i bardzo przygnębiająco, ale zróbcie to. Powiedzcie ludziom, których kochacie, że ich kochacie, że są dla was bliscy, że ich naprawdę doceniacie i cieszycie się, że są w waszym życiu. Punkt czwarty. Postaraj się jak najlepiej zrozumieć drugą osobę. Nie oceniajcie po części, tylko kawałku. Tylko postarajcie się jakby poznać cały obrazek. Nie oceniajcie tylko po jednym czy dwóch puzzlach, jakie macie. Tylko starajcie się poznać cały obrazek i dopiero wtedy oceniajcie. Ale to też tak raczej wewnątrz siebie niż nie wiadomo jak dookoła. Ale właśnie, była też sytuacja, że trochę nie wiedziałam, dlaczego pewna osoba chce coś zrobić i miałam takie, no okej, ja powiedziałam, co myślę o tej sytuacji, ale dopiero przy kolejnej rozmowie, gdy poznałam jakby cały obrazek, całą historię, która się za tym kryła, za działaniem tej osoby, zrozumiałam, o co chodzi i stwierdziłam, okej, teraz rozumiem, przyznaję ci rację, masz prawo tak postąpić. Więc i starajcie się zawsze postawić w sytuacji danej osoby i wykazać jak najwięcej zrozumienia, bo zrozumienie jest naprawdę bardzo ważną rzeczą. Więc naprawdę starajcie się nie oceniać po kawałku, po pozorach, tylko starajcie się jakby wejść w temat głębiej, poznać temat lepiej i dopiero wtedy jakby dojść do jakichś wniosków, osądów, jakkolwiek to brzmi, i dopiero właśnie wtedy będziecie znać, gdy znacie cały obrazek, poznacie całą sytuację i motywy, jakie kierują tą osobą. Więc wykażcie się jak największym zrozumieniem dla drugiej osoby. I punkt piąty, piąta rzecz, której nauczyłam się w tym roku, to już mówiąc z angielskiego, good things take time. A po polsku to brzmi strasznie, gdy powiemy, że dobre rzeczy potrzebują czasu. No tak średnio to brzmi, przyznajcie sami. Ale tak, wykażcie się cierpliwością. Nawet jeśli w tym momencie przeżywacie własny koniec świata, przetrwacie go, to nie jest koniec waszego życia. I wykażcie się cierpliwością. Przyjdą dobre rzeczy do was, zmiany, dobrzy ludzie. I wszystko się ułoży, wszystko będzie okej, tylko to wymaga czasu. Więc musicie się wykazać cierpliwością. I mieć w głowie tą myśl, że przed wami jest całe życie, jest masa rzeczy do zrobienia, masa ludzi do poznania, masa miejsc do odwiedzenia. No,
mnóstwo, całe życie jest przed wami w tym momencie, więc nie możecie się poddać. W tym momencie strasznie, jasne, ale musicie przejść przez to piekło, żeby na końcu było dobrze i żebyście doszli do naprawdę fajnego miejsca w swoim życiu, w którym popatrzycie wstecz i stwierdzicie, że cieszycie się, że się nie poddaliście. Ja jestem w tym momencie swojego życia, szczerze mówiąc. I właśnie to były moje myśli. Będzie dobrze. Miałam po prostu nadzieję, że będzie dobrze, wszystko się ułoży, przetrwam i że w końcu będzie dobrze, w końcu wszystko wyjdzie na prostą. I szczerze mówiąc, jeśli chodzi o ten rok, czy czwarty roku, tak w zasadzie, szczerze mówiąc, do listopada, cały czas, no była generalnie masakra, jeśli mam być szczera, ale w listopadzie w końcu tak trochę odetchnęłam z ulgą, wyszłam na prostą, rzeczy zaczęły się układać. I to nie to, że nie doceniałam tego, że już tu przyjechałam i zaczęłam studiować, bo bardzo doceniałam to. Wykorzystywałam każdą możliwą chwilę, możliwości, żeby właśnie poznać nowych ludzi, wyjść na imprezę. I naprawdę to doceniałam, ale jeszcze to nie było to, tak szczerze mówiąc, że już powoli zaczynało się, powiedzmy, układać. Ale jeszcze jakieś po drodze wyboje były, ale teraz, no, nie chcę chwalić dnia przed zachodem słońca, ale wychodzę na prostą i rzeczy zaczynają się układać, więc czasem potrzeba mnóstwa czasu, więc musicie się wykazać ogromną cierpliwością, ale wszystko się ułoży. Musicie mieć tylko nadzieję i być cierpliwi i naprawdę będzie wszystko ok. I nie czekajcie na piątek, na wakacje, na święta, na nie wiadomo co. Żyjcie obecną chwilą. Skupcie się na tym, co jest teraz. Jeśli jesteście w szkole, w średniej, w gimnazjum, wykorzystajcie ten czas jak najlepiej. Jasne, pewnie nienawidzicie chodzić do szkoły, uważacie, że to jest najgorsze miejsce, nauczyciele są źli, macie masę pracy domowej, macie mnóstwo sprawdzianów do napisania. Jasne, ale uwierzcie mi, zatęsknicie za tym. Z perspektywy czasu, ja bardzo chętnie wróciłabym do szkoły średniej, którą wszyscy uważają za masakrę. Ja miałam świetną szkołę średnią i jeśli jakiś okres z mojego życia mogłabym powtórzyć, to byłyby to zdecydowanie 4 lata mojego technikum, bo to były, szczerze mówiąc, najlepsze lata mojego życia. Trzecia i czwarta klasa to po prostu to był najszczęśliwszy okres w moim życiu. I najchętniej bym tam wróciła. I właśnie mówię, patrząc z perspektywy czasu, to był czas mojego życia. I właśnie okres liceum, już zaczynając od gimnazjum, ale okres liceum i studiów, to jest najlepszy czas waszego życia. I jeśli chcecie coś zrobić, to zróbcie to teraz. Bo potem już może trochę nie wypadać, będziecie starzy i to będzie też kolejna wymówka, więc teraz spotykajcie się z ludźmi, wyjeżdżajcie, po prostu podejmujcie ryzyko, wykorzystujcie każdą możliwą okazję, wychodźcie na imprezy, poznawajcie ludzi, no po prostu bierzcie i korzystajcie z każdej możliwości, jaką tylko macie. Bo jak nie teraz, to kiedy? Jeśli skończycie studia, to już będziecie mieć 25 lat co najmniej. Tak myślę, to zależy, ale no to już powoli tak jeszcze, ale już trzeba znowu jest myśl, że trzeba zakładać rodzinę, brać ślub, kredyt na mieszkanie, no i tak już potem, naprawdę, życie minie wam tak, mi 3 miesiące, ja naprawdę jestem dzisiaj w miejscu, w dniu, w którym minęły 3 miesiące, prawie 3 miesiące, odkąd ja tu przyjechałam, i właśnie będę jechała na święta do domu na 3 tygodnie, i ja tak sobie popatrzę, tak, kurczę, przecież dopiero co tu przyjechałam. Dosłownie pamiętam dzień, jakby to było wczoraj, dosłownie. Dzień, w którym tu przyjechałam, wypakowywałam swoje rzeczy, ścieliłam łóżko i tak, o fajnie, bo nie mogłam się naprawdę doczekać tego dnia. A nagle już jestem przed świętami, pierwsze semestry miną mi naprawdę nie wiem kiedy, bo wiadomo, co chwilę coś się działo, tu wdrażanie się w studia, tu poznawanie ludzi, tu wiadomo, wyjście na jakąś imprezę. Kiedy to minęło? Nie mam zielonego pojęcia. Zaraz święta miną mi już w ogóle w mgnieniu oka, wrócę, egzaminy. Zaraz styczeń mi całkowicie minie. Znowu tam 3 miesiące, święta, 3 tygodnie przerwy, wrócę, jeszcze chwila nauki, egzaminy i rok szkolny się skończył, rok akademicki się skończył. Więc naprawdę czas mija w tak szalonym tempie, że naprawdę musimy docenić to, co mamy teraz, nie wyczekiwać na wakacje, święta, nie wiadomo co tylko. Tylko skupcie się na tym, co macie teraz. Starajcie się jak najlepiej wykorzystać to każdy dzień. Jasne. Ja czuję, jak mi czas leci przez palce i że ja nie wykorzystuję tego czasu i próbuję to zmienić.
Dzisiejszy dzień w ogóle był mega produktywny i w sumie mega szalony. Spałam jakieś 5 godzin, w tym momencie, tak jak wspomniałam na początku, jest pierwsza w nocy. Gdy nagrywam ten film, prześpię się znowu za jakieś 5 godzin przy dobrych wiatrach. No i pojadę do domu. Więc jutro też czeka mnie w sumie całkiem długi dzień, bo będę trochę w podróży, ale to nie jest ważne. Więc naprawdę, starajcie się wykorzystać każdy dzień. Nie mówię, że macie być nie wiadomo jak produktywni, ale zwróćcie uwagę na to, że życie przelatuje wam przez palce. Grudzień dopiero się zaczął, już się kończy. I no, trzeba zwrócić na to uwagę i naprawdę skupić się na danym momencie, danej chwili. Jeśli jesteście ze znajomymi, spędźcie z nimi czas, nie siedźcie w telefonach. Jasne, zróbcie zdjęcie na pamiątkę tego, jak fajnie spędzacie czas. Wrzućcie to w social media, albo nawet i nie. Ale przede wszystkim skupcie się na danym momencie, na tym, że jesteście z danymi osobami w danym momencie i to jest najważniejsze. I dana chwila jest najważniejsza. Nie skupiajcie się za dużo na negatywach, na konsekwencjach. Wszystko się ułoży. Wiem, że to tak bardzo infantylnie brzmi, tak z tych wszystkich cytatów, które widzimy w internecie, takich coachingowych, motywacyjnych, ale zdałam sobie sprawę, że jest trochę racji w tym wszystkim i musiałam się przekonać na własnej skórze, by to właśnie stwierdzić, więc może to brzmi infantylnie, ale myślę, że wszyscy przekonamy się na własnej skórze, że jest trochę w tym prawdy. Więc moje wskazówki na dzisiaj, róbcie to, co chcecie, podejmujcie ryzyko, doceniajcie każdą chwilę, każdy dzień, osoby w waszym życiu, co najważniejsze. Doceniajcie małe rzeczy, cieszcie się z małych rzeczy. I powiedzcie waszym bliskim, że ich kochacie. To są moje rady na dzisiaj. Jeśli oglądacie ten film, to znaczy, że go rzuciłam, bo nie jestem przekonana, czy powinnam. Ale jeśli rzuciłam go, to mam nadzieję, że wam ten film się spodobał. Jeśli jesteście tu pierwszy raz, to zasubskrybujcie mój kanał, zostawcie łapkę w górę. I szczęśliwego nowego roku! Widzimy się w przyszłym roku już prawdopodobnie, więc widzimy się w 2018 roku. Pa!